Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na konferencji prasowej związanej, jak wszyscy doskonale wiemy, z wyborami do parlamentu. Dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować część oczywiście z naszych kandydatów na liście, zapoznać Państwa z programem, zapoznać też z akcją zbierania podpisów, która w naszym przypadku się zakończyła. Jak Państwo wiecie, tydzień temu odbyła się konwencja programowa Lewicy. Media szeroko relacjonowały, ja nie będę powtarzał, ale to było dla nas naprawdę takie epokowe i tu nie przesadzam wydarzenie, bowiem Lewica wystąpiła jako zjednoczona formacja. Został zaprezentowany program Lewicy, on został bardzo ciepło przyjęty przez społeczeństwo, ale także, i o to nam także chodziło, przez obiektywnych dziennikarzy. Stąd także wzrost notowań Lewicy w sondażach, które do tej pory miały miejsce. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zbieranie podpisów, przeprowadziliśmy w Turku i w powiecie dość taką intensywną akcję i zebraliśmy my, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, ponad 1600 podpisów, a Wiosna i Razem ponad 400 podpisów. Także ponad 2000 podpisów poparcia było pod naszymi listami i to jest drugi wynik po mieście Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim. Ktoś powie, podpisy można składać pod każdą listą i słusznie, że tak powie, ale my skądinąd wiemy, że to jest także pewna forma zobowiązania przyjętego przez tego podpisującego, że być może, że odda na nas głos, na co oczywiście liczymy. Program jest, jak Państwo na pewno wiecie i otrzymaliście dzisiaj dokument, bardzo skonsolidowany, zawiera wszystkie te rzeczy, które Lewica powinna i prezentować, i przekazywać, i my to traktujemy oczywiście jako zobowiązanie w przyszłym parlamencie do realizacji. Nie ma dla nas ważniejszej sprawy jak służba zdrowia. Wszyscy widzimy, jak tragicznie wygląda kwestia opieki zdrowotnej w Polsce. Można tutaj mówić właściwie o każdym elemencie tej służby zdrowia, że on jest nie do przyjęcia dla społeczeństwa. Myślę, że Tadeusz Tomaszewski będzie mówił o innych punktach naszego programu. Ja tylko dodam, że na naszej liście wśród tych 18 nazwisk dwójka to jest właśnie Tadeusz Tomaszewski, piątka to jest kolega Galemba i szóstka Asia Maciejewska, postać powszechnie w Turku znana, szanowana, lubiana, szerzej jej przedstawiać nie ma potrzeby, ale oczywiście przedstawimy ją szerzej na ulotkach, z którymi chcemy dotrzeć do mieszkańców miasta i powiatu. Z mojej strony praktycznie to tyle. Przekazuję teraz pałeczkę Tadeuszowi Tomaszewskiemu. Państwo doskonale pamiętacie, poseł kilku kadencji, uznany za najbardziej pracowitego i merytorycznego posła w poprzednim Sejmie. Tadek, oddaję Ci głos. Szanowni Państwo, uprzejmie dziękuję i serdecznie gratuluję koleżankom i kolegom z Lewicy, zwłaszcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Turku i powiatu tureckiego za zebranie ponad 2000 podpisów. W dniu dzisiejszym o godzinie 14 rozpoczęła się właśnie procedura rejestracji naszej listy Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica.
pod tymi listami złożonych jest 11 tysięcy podpisów, a właśnie te 2 tysiące tutaj z powiatu, na 9 powiatów, jak mówię, gdyby każdy miał po 2, to by było 18 tysięcy, a nie 11, więc serdecznie gratuluję, to świadczy o sprawności tychże struktur. Więc po otrzymaniu uprawomocnienia decyzji o rejestracji ruszamy z kampanią wyborczą bardzo blisko wyborców na spotkaniach bezpośrednio, czy na ulicach, na targowiskach, na rynkach, ale także również w swoich środowiskach zawodowych. Na tej liście, o której wspomniał kolega przewodniczący Mirek Marczewski, mamy 7 osób, to są członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, po 4 osoby to są osoby zgłoszone przez Lewicę Razem i Wiosnę Roberta Biedronia i 3 osoby bezpartyjne z rekomendacją Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ta lista odzwierciedla jakby przekrój również społeczeństwa, bo jest osoba, która ma 23 lata, jest osoba, która ma 66 lat, więc można powiedzieć odzwierciedla wszystkie grupy społeczeństwa. Chcielibyśmy, aby właśnie nasza kampania skupiona była merytorycznie wokół prezentacji programu. Kilka zdań dosłownie, myślę, że tutaj koleżanka i koledzy to po prostu uzupełnią. Po pierwsze służba zdrowia, w tej służbie zdrowia, tak jak wspomniał Mirek, skrócenie kolejek do specjalistów, leki za 5 zł, poprawa funkcjonowania tych szpitali, które są najbliżej ludzi, czyli szpitali powiatowych, poprzez pomoc również powiatu. Po drugie, jeśli chodzi o pracę, czyli pracowników, docenienie tego faktu, chcielibyśmy, żeby również w administracji samorządowej i rządowej ta płaca wynosiła minimum 3,5 tysiąca złotych, a płaca minimalna 2700 zł z pewnym dojściem. Tutaj bardzo ważną kwestią jest zlikwidowanie w ogóle z życia w obiegu tak zwanych umów śmieciowych. Ludzie, którzy będą prowadzić czy prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową, jak i ci w innej formule powinni mieć pełne prawo do urlopu, do innych kwestii, tym między innymi zrzeszania się związki zawodowe. Więc pracownik jest bardzo ważny dla właśnie naszej formacji. Trzeci obszar to oczywiście sprawy socjalne. A myślę, że powiedzenie Włodka Czarzastego jest obowiązujące. Nic, co PiS dał w sferze socjalnej, przez Lewicę nie zostanie zabrane. A wręcz odwrotnie, chcielibyśmy, aby w pewnych kwestiach rozszerzyć pomoc państwa. I po pierwsze, aby najniższe świadczenie emerytalno-rentowe wynosiło 1600 zł. Po drugie, nasz postulat SLD, który ma wsparcie związków zawodowych, możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach, a mężczyźni po 40 latach składkowych. I po trzecie, wprowadzenie tak zwanej emerytury wdowiej. To jest bardzo istotne, zwłaszcza, że coraz więcej osób żyje samotnie i ma kłopoty związane z utrzymaniem własnego gospodarstwa domowego. I na koniec, bo to oczywiście dzisiaj pierwsze spotkanie, więc wszystkiego nie będziemy prezentować, ale powrót do pewnej dumy ze wspólnoty, ze wspólnoty narodowej. Dość podziałów, dość kłótni, biało-czerwona jest najważniejsza. I w tej biało-czerwonej są takie instytucje jak wolne sądy, jak niezależny trybunał, jak niezależna Krajowa Rada Sądownictwa, jak najważniejsza Biblia dla każdego Polaka, czyli Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Joasia Maciejewska. Cóż ja mogę dodać? Jeśli chodzi o program, to tutaj już to, co najważniejsze, już powiedział. Wydaje mi się, że też warto zwrócić uwagę na zapis w programie, czyli dochodzenie świadczeń alimentacyjnych, które będą traktowane jako niezapłacony podatek. Uważam, że wiele rodzin też zainteresuje i to jest też ważne. Zwrócenie też uwagi na środowisko, czyli będą na to też przeznaczone środki. To chyba tyle, no bo to co najważniejsze. No i oczywiście to zaczniemy tutaj 200 tysięcy nowych miejsc w żłobkach, bo dzisiaj tak na dobrą sprawę no, to już by mogło być potraktowane jako autoreklama. Związana z miejscem pracy. No w Turku chyba tyle nie potrzeba tych miejsc żłobkowych. Ale wracając już na serio. Dzisiaj małe gminy wiejskie, w małych gminach wiejskich nie ma dostępu do żłobków.
chcielibyśmy, żeby państwo właśnie pomagało gminom w budowaniu tych żłobków, ale też w utrzymaniu, bo nie problem jest postawić budynek i powiedzieć potem samorządowi gminnemu, że ma to wszystko utrzymywać. Uważamy, że zarówno przedszkola, jak i żłobki powinny być prowadzone na podobnych zasadach jak szkoły podstawowe, czyli po prostu z subwencją przeliczaną na jedno dziecko, bo to są nasi obywatele i tutaj nakłady na edukację powinny w ten sposób wzrosnąć, a z drugiej strony też przybliżyć młodym małżeństwom możliwość kontynuowania pracy poprzez te żłobki. Robert Galęba. To serdecznie nazywam się. Jedno zdanie muszę Robert powiedzieć. Kiedy pojawiła się jego nazwisko, od razu uderzyła mnie jego aktywność taka społeczna, społecznik, szef Stowarzyszenia Sołtysów, radny gminy Babiak. Człowiek, który, że jak powiem, na naszą listę wdarł się swoją aktywnością. Serdecznie dziękuję za przedstawienie. Jestem prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, dlatego też szczególnie bliskie mi jest środowisko rolników i mieszkańców wsi, które przez ostatnie lata były pomijane przez obecny rząd. Dlatego też jak problem, który obserwujemy od dekady stypowienia Wielkopolski Wschodniej, a także rentowności produkcji. My jako Lewica jesteśmy gwarantem, że nie będzie rolnicy i ta strefa zostawiona sama sobie. Ponadto Turek boryka się z wielkimi problemami, jakim jest zadłużenie szpitalu miejscowego, dodatkowo wykluczenie komunikacyjne, a także transformacja energetyczna subregionu kujawskiego, która poniekąd staje się już faktem. My jesteśmy gwarantem, że musimy dopracować, żeby pracownicy tego sektora nie zostali w cudzysłowie sami sobie pozostawieni. My jako Lewica będziemy gwarantem tego. Dziękuję. Moi drodzy, mamy naprawdę wspaniałą listę. Mamy wspaniały kandydat. Oczywiście głosować tu w Turku, tak mi serce podpowiada. Ja i moi przyjaciele, mam nadzieję, będą na Joannę Maciejewską, czeka niezwykłego, najbardziej lojalną osobę, jaką z którąkolwiek się spotkałem, niezwykle pracowitą. Jeśli rodzice powierzają jej do żłobka maleńkie dzieci, to wyobraźcie sobie, jak godna zaufania jest ta osoba. Gdybym miał więcej możliwości kreślenia na liście, stawiania znaku X, oczywiście postawiłbym przy innych może i nazwiskach, ale tak, no będę to robił przy naszej Joasi. My z tego powodu, drogi kolego...